Cześć. Zanim zacznę, chciałbym tu zaznaczyć, że nie zamierzam nikogo obrażać, czy tam uczuć religijnych, ale chciałbym przytoczyć kilka faktów, które no, z całą pewnością były pominięte przez, zwykłą, niedopa, przez zwykłe niedopatrzenie. I tutaj nie wiem, czy wiecie. Ale 12 września to była niedziela, była jednym z najważniejszych dni w historii Polski. No tak twierdzi przynajmniej minister Czarnek, rozpisując się w mediach społecznościowych o beatyfikacji Stefana Wyszyńskiego. Zawiadomił o tym na swoim profilu, ale chyba uznał, że to. Za mało, więc fotorelację ze świątyni opatrzności wrzucił także na oficjalną stronę Ministerstwa Edukacji i Nauki. No, niestety, nie odpowiedział później na liczne pytania w komentarzach, co to wydarzenie ma wspólnego z edukacją i światem nauki. I tutaj, w takim razie, w gwoli Powszechnej edukacji, z chęcią rzucę garstkę faktów na temat tego prymasa tysiąclecia. A więc, tak, Stefan Wyszyński był redaktorem naczelnym miesięcznika Ateneum Kapłańskie. Przez prawie całe lata 30. Pracę tę przerwała dopiero wojna. W tym czasie całkiem sporo artykułów w Ateneum, oficjalnym miesięczniku teologicznym katolickiego kleru, zdradzało wyraźnie sympatie nazistowskie i wprost propagowało antysemityzm. I zanim zaczniecie na mnie psy wieszać, posłuchajcie do końca. Wszystkie te teksty przechodziły przez ręce Wyszyńskiego i jakoś dziwnym trafem nie budziły w przyszłym błogosławionym specjalnego sprzeciwu. I tutaj myślicie może, że czepiam się jakichś delikatnych, wieloznacznych sformułań pozostawię waszej ocenie wybrane, no że tak powiem, perełki z tego wszystkiego. I tutaj teraz cytat. Trudno nie przyznać słuszności stwierdzeniom Hitlera, że Żyd pozostał Obcym ciałem w organizmie narodów europejskich. Głosząc idee wywrotowe, stosuj, stojąc na czele ruchu komunistycznego, szerząc w literaturze hasła nienormalne. Dalszy cytat. Żyd zwalcza obcą jego e, psy. Psychice, kulturę wyrosłą na podłożu chrześcijaństwa. I możemy czytać dalej. Dzisiejsza trzecia rzesza podjęła tytaniczną próbę realizacji wielkich idei, które mają przynieść odrodzenie ludzkości. Rasizm kryje w sobie pewne zdrowe myśli, które dotychczas znane były tylko. W szczupurym gronie lekarzy i biologiu, biologów. Dziś przyszedł czas na rehabilitację. Dalszy cytat. Gdziekolwiek mówi się dziś o czystości rasy, gdziekolwiek wchodzą ustawy czy zarządzenia tak zwane rasistowskie, wszędzie wchodzą w grę Żydzi, których rozmnażanie się. Władztwo i panowanie nad światem jest groźnym memento, zwłaszcza tym, gdzie bez względu na liczebność stali się elementem pasożytniczym w rozkładowym dla środowiska. Cóż dopiero mówić o tych krajach, które na hiper, hiper Trofię Żydów na ich niesamowity fizyczny i liczebny resort. Takim krajem w pierwszym rzędzie jest Polska, która wprawdzie załatwiła przepraszam Polska, która wprawdzie w załatwieniu kwestii żydowskiej nie pójdzie śladami swojego zachodniego sąsiada, ale Niemniej sprawy tej z oka spuszczać nie może i musi szukać dróg i sposobów, by uniemożliwić falom żydostwa zalewającym nasze ziemię. Odpływ i emigrację dalej. Więcej racji mają rasiści, praktyczni, którym idzie o ograniczenie, czy zniewalanie groźnych wpływów moralnych i materialnych zachłanności żydostwa. I tutaj ten ostatni, yy, ostatni cytat pochodzi z artykułu autorstwa Jana Czuja. Bardzo ciekawej postaci także w świecie powojennej kariery Wyszyńskiego. Ksiądz profesor Czuj Pierwszy redaktor Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, dzisiejszy Uniwersytet Wyszyńskiego, należał potem do grupy zwanej jako Księża Patrioci, czyli duchownych katolickich popierających władzę ludową i zmiany w systemie po 1944 roku. Dewizą tego ruchu w czasach stalinizmu. Była niezłomna wierność Polsce Ludowej. I tutaj pewnie ktoś zada pytanie: A co to ma wspólnego z beatyfikowanym kardynałem Wyszyńskim? Otóż Wyszyński był inicjatorem precedensowego porozumienia Kościoła Rzymskokatolickiego z władzami komunistycznymi w 1949 roku. Była to decyzja bardzo kontrowersyjna, krytykowana nawet przez papieża, ponieważ legitymizowała nowy komunistyczny reżim w Polsce. Co zyskała partia na układach z Wyszyńskim? Kościół uznał granicę ziemi odzyskanej Polski Ludowej. A także potępił żołnierzy wyklętych. No i tutaj czekam teraz na reakcję wszech Polaków i ONR. Czy wiedzą, że ich ukochany ksiądz zobowiązał się zwalczać ich ukochanych bohaterów? Czyli językiem porozumienia potępił działalność zbrodniczych band podziemia, jak to określi. A co Kościół otrzymał w zamian? Jak przyznał potem sam prymas tysiąclecia, jednym su y sukcesem układów z partią było ochronienie sporej części majątku kościelnego. Po okresie początkowych wywłaszczeń, Kościół uzyskał rekom rekompensatę w postaci funduszu kościelnego którego środki trafiały głównie do kleru działającego w Caritas, a więc lojalnych tak wobec PRL, jak i, jak i Wyszyńskiego. Co ciekawe, a jak myślę niedostatecznie nagłośnione, Kościół nie był instytucją poszkodowaną przez cały okres PRL-u. W latach 70. Gierek przekazał klerowi wiele gruntów i budynków poewangelickich, czyli 4800 świątyń, 1500 innych nieruchomości i 900 hektarów gruntów rolnych, a później kolejne 662 obiekty, w tym kościoły, klasztory, cmentarze oraz pozwolił parafianom i zakonom na prowadzenie działalności i zakonom na prowadzenie działalności gospodarczej szereg nieruchomości i ułatwień w rozwoju działalności otrzymywał też od komunistów katolicko-narodowy Pax którego czołowy produkt płyn do zmywania słynny Ludwik no, jest popularny zresztą do dziś. To oczywiście temat, że tak powiem, na oddzielny materiał. Warto jednak zaznaczyć, że rozpoczęta przez Wyszyńskiego współpraca środowisk kościelnych z władzą komunistyczną przyniosła bardzo, że tak powiem, wymierne korzyści finansowe. Zresztą Kościół jest z tego znany, jakby nie patrzeć. Antysemickie poglądy i koniunktuliarizm Wyszyńskiego dają o sobie znać jeszcze kilkakrotnie. Pod jego wpływem Kościół nie potępił oficjalnie pogromu Kieleckiego w 1946 roku. Sam Wyszyński. Nie wykluczał wręcz pogłosek o używaniu przez Żydów krwi chrześcijańskich dzieci na macę. Tak samo nie przeciwstawił się jednoznacznie fali nakręcanego przez komunistów antysemityzmu w 1968 roku. Te słynne interne... internowanie Wyszyńskiego, przedstawiane często w mediach katolickich jako porównywalne do innych prześladowań stalinizmu, nie miało w sobie nic z horroru więzień tamtego okresu. Wyszyński przebywał w tak zwanym odosobnieniu w klasztorach, czyli otoczony przychyl, przychylnymi mu osobami w komfortowych warunkach. Miał swobodę czynności liturgicznych oraz pisania mm, pamiętnika, ale i tekstów, które wykorzystywał, wykorzystywał potem politycznie, między innymi ślubów narodu polskiego. A także możliwość kontaktowania się ze światem zewnętrznym. W 1957 roku episkopat pod kierownictwem Wyszyńskiego poparł politycznie Gomułkę. Wyszyński początkowo nie doceniał Wojtyły. Na konklawę w 1978 roku. Na propozycję wyboru Polaka na papieża założył, że chodzi o niego samego i był bardzo zdziwiony, gdy okazało się, że jednak rozważano Wojtyłę. Sugerował wręcz kardynałom, że nie jest to właściwy wybór, bo Karol jest za młody z kolei w sierpniu w 1980 roku zaskoczeniu wielu działaczy solidarności Wyszyński działał bardziej jako mentor niż sojusznik stoczniowców apelował o umiar co w tamtej Napiętej sytuacji oznaczało nawoływanie do zakończenia strajków. Wyszyński był też wielkim przeciwnikiem rozdziału Kościoła od państwa. Nazywał siebie narodowcem i przez wiele dekad forsował wizję polskości nierozerwalnie związanej z katolicyzmem. Jego stanowisko ukształtowało myśl narodowo-katolicką, tak, w tak popularnym obecnie wydaniu ryzykowo-pisowsko-wszechpolskim. I jeszcze w 1958 roku deklarował, że którego, który przypływa do Polski Zachodu jest przeciwnikiem znacznie bardziej groźniejszym od komunizmu. Przez indyfrenizm miał na myśli świeckie państwo. Idea takiej niezwiązanej z katolicyzmem odgórnie demokracji była według Wyszyńskiego groźniejsza niż komuny, komunizm. O, Watykan zezwolił na lokalny kult Wyszyńskiego jego błogosławiony jako błogosławiony nie musiał umrzeć śmiercią męczeńską ani dokonać cudu to, to jak wiecie pewnie to jest wymóg do obwołania go świętym ale zgodnie z naukami kościoła Powinien wykazać się szczegól, szczególnymi katolickimi cnotami. I tutaj należy pamiętać, że huczne obchodzenie ob, um, beatyfikacji jest decyzją no, czysto polityczną, i widać, które z cnót tego świeżo błogosławionego cenione są w obozie um, rządzącym, no, tak, tak zwanej prawicy, najbardziej. W świątyni opatrzności pojawiła się większość oczywiście rządu, obchody miały wyraźny wydźwięk państwowy, umacniając sojusz partyjno-kościelny. I to jest kolejny etap zacierania rozdziału Kościoła od państwa. Nie można do tego procesu. Znaleźć sobie lepszego patrona no, niż Wyszyński. No, i chyba to tyle. No, chciałem przytoczyć coś, co pisowcy, że tak powiem, ominęli, co prawica, o czym prawica nie chce mówić, a co jest prawdą, co jest faktem, no można powiedzieć, historycznym. Piszcie, co Wy o tym sądzicie. Ja powiem Wam, że no, każda moneta ma, że tak powiem, dwie strony. Tak? Czy tutaj w przypadku Wyszyńskiego pokazy, pokazali jedną stronę monety czy medalu? Drugą stronę postarałem Wam się przepraszam. Drugą stronę medalu postara, bynajmniej starałem się pokazać ja. Także to na tyle. Piszcie, co o tym myślicie. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.